Otwierając własną żabkę, to żabka wyposaża ci twój sklep i żabka ci go zatowaruje. Dzięki temu nie musisz wykładać dużych pieniędzy na start, ale zrozumiałe jest też to, że sieć wymaga pewnego zabezpieczenia. Najczęściej formą zabezpieczenia wybieraną przez franczyzobiorców jest weksel in blanco. Jest to taki dokument, który ktoś musi ci poręczyć. W przypadku, gdybyś ty nie był w stanie spłacić swoich zobowiązań, no to takie długi zostaną ściągnięte od osób, które taki weksel ci podpisały. Najczęściej wygląda to tak, że weksel podpisuje ktoś z twoich bliskich bądź jest to twoja rodzina.